Hop, zagrajmy z Gimperem. Dzień dobry, mini metro. Prawdopodobnie pojedynczy odcinek rozgrzewkowy, bo pobieramy się Kingdom.com. Więc zagramy. Siema Twitch, jeszcze raz. Paryż. Let's go, zaczynajmy sobie. Na czym polega ta gierka, jeżeli ktoś nie wie? Polega na tym, że zarządzamy stacją metra. Stacje metra są reprezentowane przez figury geometryczne. Każda figura geometryczna, na przykład tutaj jest na kółeczku, stoi pan kwadracik. Pan kwadracik oznacza, że chce jechać do kwadracika. Więc musimy zbudować taką kolejkę i jeden chce do trójkącika jechać, żeby tutaj przewiózł. Tutaj jakieś kółeczko, nie? Się pojawiło, więc robimy sobie tak. I teraz mamy jedną nitkę metra, która przewozi tutaj w taki sposób. No tutaj ktoś chce do kwadracika jechać, zaraz wagonik po niego pojedzie. I ten wagonik tak sobie kursuje lewo, prawo. Jaki jest cel misji? No nie no, zaczął szczekać jeszcze, ty. Koleżko! Dziękuję. Proszę nie szczekać ładnie, jak tata gra. Ludzie chcą spać, niedziela jest. O, gademy, co ten pies dzisiaj... I burczy jeszcze, tak? No wsadź ten łeb między kratki, no wypadniesz. No nie da się, w sensie on ma dzisiaj dzień szatana ten pies, no nie? Jest coś takiego, że on od czasu do czasu dostaje dnia szatana, skacze po wszystkich, biega, szczeka na wszystko, atakuje. No, nie ten pies w ogóle. To nie o takiego psa nic nie robiłem. Dobra, i tu sobie zobaczcie, pyk, robimy sobie drugą niteczkę metra. Dziękuję za bitsiki, pozdrawiam. No i na czym to polega? Tutaj przewodzimy, musimy jak najefektywniej konstruować i przewieźć jak najwięcej pasażerów, zanim metro nam się zakorkuje, bo w końcu nam się zakorkuje i nie wydoli, bo te stacje cały czas się nowe pojawiają, coraz więcej jest osób do przewożenia a my mamy ograniczoną ilość wagonów, linii i wszystkiego, więc musimy projektować jak najefektywniej, żeby jak najwięcej rzeczy być w stanie tutaj ogarnąć, ale to po prostu nie zawsze jest możliwe. Zrobimy sobie teraz tak. Kingdom.com Deliverance, skończyło się pobieranie. Bardzo mnie to cieszy, ale my sobie dokończymy jeszcze jedną gierkę w minimetru. Nową lokomotywę dostałem i nowe tunele sobie wezmę, żeby móc przez rzekę budować więcej. To się przyda, bo przez rzekę nie mogę sobie budować taką, muszę mieć tunele. Tunele mam 4 teraz, bo sobie 2 dobrałem. Co jakiś czas tam będę dostawał nowe, ale to nie jest takie proste. Na tej 2 kółka pod rząd to nie jest nic dobrego. Najbardziej efektywne budowanie jest, jeżeli są na zmianę te znaczki, dlatego że tu zgarnie trójkącika, od razu trójkącika odstawia, tu zgarnie coś, od razu odstawia i pum, odbija. Jakby to jest bardzo efektywne. Jak są 2 kółka pod rząd, no to wiadomo, że nikogo nie odstawi, a będzie musiał więcej nowych ludzi zabrać ze sobą. Dobra, podjedź tu, będzie dłuższa nitka taka. I gramy tu, tu sobie możemy podłączyć na przykład niebieskiego. I to będą takie 3 nasze główne stacje, a tamte są dodatkowe, no nie? Tutaj musimy kółeczko sobie podłączyć. Nie mamy innego wyjścia za bardzo. Najczęściej jakby trudność w tej grze jest taka, że pojawia się w jednym momencie dużo stacji jednego typu. Dobra, teraz tak, tutaj mi się trójkąt pokazał, przepraszam, kwadrat, co znaczy, że ta prawa strona może być samowystarczalna, więc ja przebuduję w ogóle całość. Wywalę to, co już jest i pozwolę sobie na przebudowanie całości dosyć gruntowne, bo jak mamy coś takiego, to możemy zrobić taką linię na przykład. Możemy zrobić sobie taką linię i nie zużywamy wtedy tuneli zupełnie, no nie? Chociaż my ich mamy sporo, więc my powinniśmy chcieć je użyć i zrobić dokładnie sobie tak. Czyli zobaczcie, tu mamy linię, w której jest wszystko, co potrzebne, tu mamy linię, w której jest wszystko, co potrzebne. Tu sobie zrobimy taką linię, no i mamy już 3. No ale to nie jest dobre budowanie, bo tu nam zostały jeszcze jakieś kółeczka. Więc my sobie zbudujemy tak, że zbudujemy sobie w taki sposób. Czekajcie. Zbudujmy sobie tak. Kółko, to jest bardzo efektowne, efektywne, przepraszam. To powinno być dobre. Tutaj. Teraz tak, trzecią linię to bym zrobił w ogóle jakoś w ten sposób. Trójkąt, trochę kółek sporo, no ale to nie wiem, to jest takie sobie. Poczekajcie, to zabiorę. Dobra, zrobimy tak.
Zróbmy tak. I zróbmy tak. Pięknie. To jest bardzo dobre połączenie. Na trzech liniach jesteśmy w stanie wyrabiać. Kicik. I teraz zobaczcie. Żółta tutaj zbiera sobie z tych z kółek po drodze. Tutaj w środku są trójkąty, które dowożą też do prostokątów i kółek. Linie sobie damy. Tutaj jakby kręci się w kółko, jest trójkąt, kwadrat, kółko, trójkąt, kwadrat, kółko, więc to jest idealnie zapętlone, tu będzie zajebiście efektywne to, przepraszam, cały czas jakby przejęzyczam się, efektowne, efektywne. I tutaj analogicznie, dwa kółka, trójkąt, kwadrat do zrzucenia, kółko, tu do zrzucenia, dwa kółka, trójkąt, kwadrat do zrzucenia, no nie? I czwartą linię mamy dostępną, jakbyśmy potrzebowali, ale na razie nie potrzebujemy. Dobra, jeżeli chodzi o ten, co tu się pojawiło, to zrobimy sobie tak. Na razie, a co? I niech tutaj uzupełnia, czwarta linia. Dobra, zróbmy tak. I tak. No, to powinno być spoko. Tak, kochanie? A, dobra, przepraszam. Dobra. Jedzenie. To zrobimy sobie tak, trochę przekombinowane, ale jakby dzięki temu będzie na zmianę latać i będzie więcej pasażerów zrzucać, nie będą się aż tak stacje zapychać. Spoko, spoko. O, i tutaj się zaczyna pierwszy problem. Problemem jest rąb, chociaż tutaj pozostałe linie mi dowożą, więc w gruncie rzeczy w porządku. Tu będą zrzucać i fioletowy będzie dowoził do rąbu wszystkich pasażerów z całego świata, no nie? Tak to sobie wygląda, dobra. O, sekundę, jedzenie. Tobą psie dzisiaj. God damn it, powiedz ty mi to. Normalnie już kurczę było tak, że byliśmy umówieni, że jak dostawcy przychodzą, to mówię, siad, zostań i nie ma problemu, on grzecznie czeka. A mówię, siad, zostań, odwracam się do dostawcy i pizd, długa skacze. O nie, co jest z tym psem dzisiaj? God damn it, son. Słonko? Przymknąć się? Dobra. O nie. Jak tam zagrajmy z Gimperem? Dobry odcinek macie? No ja mam nadzieję. Tydzień czwarty, otrzymałeś nową lokomotywę. Tunele, stacja przesiadkowa. Tunele. Dobra, trzaskamy. Tu jest fajnie, tu przewożą. Tutaj są zrzucane rąby. I potem niebieski transportuje rąbiarzy tutaj. Stąd. Żółty zrzuca gdzieś tu, fioletowy tu przerzuca. Spoko, dobra, gramy. Jedziemy, 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 jedziemy. Jazda, 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 jazda. Techno, techno. O, fuck, co to za kółko? No, damy to tu. W sumie spoko podłączone, tutaj po dwa kółeczka. Mam jeszcze dwie bonusowe lokomotywy, jakbym potrzebował. To żółta linia jest mało efektywna, mam wrażenie. O, nie przejęzyczyłem się wreszcie, pierwszy raz dzisiaj. Doskonale. Gimper, czemu nie czytasz czatu? Bo nie piszecie nic ciekawego. Zainteresujcie mnie. Dobra. Dobra, tutaj zrzuca, zgarnia, zrzuca, zgarnia. O nie, kolejny nietypowy... Nietypowy typiarz. Dobra, zróbmy tak. Fioletowy będzie tutaj to obsługiwał w takim razie. Spoko. Spoko. O, szlak by to. Zróbmy tak. Tak to jest nieładne. Puśćmy to tędy, a to tędy właśnie. O nie, czemu nie mam nowej linii? Dobra, wagon. Zróbmy to tak. Tu się zaczyna przeciążać. Bo żółta linia jest za długa. God damn it. Dobra, zróbmy tak.
Ale wywalmy wszystko jeszcze raz. To jest dobrze sobie, ja tak lubię, to jest moja strategia akurat. Od czasu do czasu po prostu przebudowywać całość od zera w momencie, w którym zaczynają nam się przepełniać i mocno zmienia się sytuacja na mapie. Pyk. Tutaj stacja przesiadkowa by się przydała, tak szczerze. Ale dobra, damy radę. Zrobimy sobie tak. Okej, tu są trójkąty, kółka, kwadraty, są dwa po środku, więc o kwadraty powinna się cała komunikacja opierać tak naprawdę. Zrobimy sobie tutaj z jednej strony. I tu zrobimy tak, czy to może przeciąć? Może przeciąć w ten sposób, spoko. Więc tutaj jest jedna nitka, która może w ten sposób przechodzić. Dalej może iść tak i tak. I to jest fajna nitka. Ona jest w porządku bardzo. Jest dosyć długa, ale będzie dawać radę. Druga nitka moim zdaniem powinna iść tu. W ten sposób przecięta. I tutaj mamy wtedy schadzkę. Trzecią nitkę bym puścił dołem. W ten sposób. Tu trzy kółka mi zostały. No to właśnie jest wszystko ładne. A potem zostają trzy kółka na końcu. Zobacz, zróbmy tak. Ty przejeżdżaj tak. I tak. Tak, to powinno być fajne. Dobrze. Popodpinane wszystko, kręci się w miarę. Martwię się o wydajność żółtej, ale mam jeszcze trzy wagony w razie czego. Dobra. To na żółtą sobie doczepię w takim razie, żeby jeździły dwa wagoniki metra. I fioletowa powinna być dosyć istotna jeszcze. Tutaj są przesiadkowe, żeby dowozić. Z tego miejsca, aha, z tego miejsca żółta zgarnia tu, a niebieska zgarnia do rąba. W porządku. Okej, tu się coś zaczyna korkować. Zastanawiam się, z fioletowego wynika, że jest źle skonstruowany. Dobra, zróbmy tak. W porze. Co sądzę o poczynaniach somalijskiej lewicy, ktoś pyta. Interesujące zagadnienie, przyjacielu. A, tu jest jeszcze coś. No, szlak by to. Co do niebieskiego wolę podpiąć. O, gdzieś wstawiłem wagonik, nie wiem gdzie, na różowego. Co, jak to mam tu to kółko podpiąć? No, zrobię tak, no. Dobrze, że tych tuneli nabrałem. Lokomotywa i nowa linia, super, dobra. To zgarnij, zabierz to stąd. I tu zrobimy, proszę ja was. Tak. Tutaj tak. Zgarniaj. Pięknie. Dobra, żyjemy. Mistrzu, czy jest możliwe, żeby zrobić coś na zasadzie kalendarza streamu, bo robi się strasznie nieregularnie, trudno na nie trafić, przynajmniej mam taką trudność. Nie, bo jakby streamuję bardzo spontanicznie i luźno i hobbystycznie, więc na to raczej nie ma opcji. Aczkolwiek możesz sobie pobrać apkę Twitcha i zafollowować, to będziesz wiedział, zawsze będziesz miał informacje, kiedy streamy są. W ogóle to napisał Jezus639, piękna ksywka, pozdrawiam cię. O, szlak by to. Żółta linia to tu zdechnie zaraz. Muszę jeszcze z jeden wagonik dołożyć na nią. Dobra, ale jest już czwartek. Za chwilę na niedzielę dostaję nowe rzeczy. Tu. Dobra, żyjemy. Tak, żółta się będzie korkować. Tu już jedzie jakiś wagonik, ale to jest mało. No, przedłużmy jeszcze żółtą i dołożymy zaraz wagon. Niebieska tutaj coś, ale tutaj podwójny wagonik jedzie, więc zaraz pozgarnia wszystko. Jezus Maria. Wagon. Nie mogą być dwa koło siebie. Co jest? Zawiesił się tutaj pociąg. Dobra, poszedł. Super. Tu się krzyż pojawił.
Gdzie jest krzyż? Gdzie jest krzyż? Żyjemy? Tu, 760 przewiezionych, dobra. Żółty nie wyrabia, ale tu już kolejne wagoniki dodajemy, więc zaraz powinno być spoko. Zaraz to się powinno rozładowywać. Zresztą mi się wydaje, że to będzie się na chwilę przeciążać, ale potem będzie się odciążać, tyle. O, hell. Dobra, zrób tak. Come hell, come high water, never stop. Unless you are 42-1. Ale dostaję w ryja, dobra. Tutaj żyjemy, niebieski się tu przeciąża. Ale tutaj wagonik zaraz zgarnie. Dobra. Wagonik, taki następca Rafoniksa. Dobra, uwalę chyba zaraz, nie wiem jak tego zrobić mądrze. Tutaj żółciak. Dobra, ten powinien dojechać, mam nadzieję. Dojechał, cudownie. Lokomotywa. Wagon. Żółta została źle zaprojektowana, uważam. Przerzuć tu, doczep wagon. Dobra, żyjemy. Spoko, spoko. Trochę przemieszane. Baguette Tradition. 1000 mamy na Paryżu zrobione. W sumie spoko jak na pierwsze podejście. Ta tutaj sałaczkowata linia mi zaraz wysiądzie, coś czuję. Nie wiem jaki to jest kolor. Taki żółty z brązowym, coś pośredniego. Dobra, dobra. Oh, fuck. Nie, tego nie przedłużam, bo to mi się zdarzyło już korkować. Dobra, ej, no nawet żyjemy, nawet żyjemy, nawet żyjemy, nawet żyjemy. Oliwkowy, to dobrze. Ale to pokazałem strasznie niską klasę człowieka, uważam, że z kolor oliwkowy, ja mówię, soraczkowaty. No mało, taki mało miasteczkowy, no. Mało miasteczkowe to było. No szlak by to. Przyczep mu wagon, rzesz. Niebieska potrzebuje lokomotywę. Oh fuck. Zaraz będzie Liptons. Zaraz będzie Liptons tu. Nie mam jak zrobić, dobra. Przezłapiesz? Nie. Dobra. 1308 pasażerów. No tyle wyszło. Dzięki za uwagę, cześć.